Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w Komendzie Powiatowej w Szamotułach. Włączyliśmy się w akcję Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa ogólnopolską i chcieliśmy tutaj Państwu przedstawić w ogóle o co chodzi, jeśli chodzi o czujki, zagrożenia, jakie występują w budynkach mieszkalnych, zagrożenia związane z tlenkiem węgla, pożarowe i tak dalej, ale może na początek przedstawię naszych gości. Witam serdecznie Panią Starostę Powiatu Szamotulskiego, Panią Beatę Hanyżak. Wicestarostę Powiatu Szamotulskiego, Pana Roberta Zimnego. Witam wójta gminy Kazimierz Zenona Gałkę. Burmistrza gminy Ostroruk Romana Napieralę. Sekretarza gminy Szamotuły Pana Hartwiga. Witam dyrektora PCPR-u w Szamotułach Jaromira Zielińskiego. Witam mistrza kominiarskiego Pana Bednarza. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, naszych seniorów, podopiecznych OPS-ów. Witam prasę i wszystkich bardzo serdecznie. Może koledzy jakby przedstawią dalej. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie, dziękuję w imieniu Komendy za przybycie. Jak mogę powiedzieć, jak co roku, bo już drugi rok z rzędu spotykamy się na akcji pod tytułem Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Oczywiście dzięki starostwu i naszej współpracy Komendy spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, aby opowiedzieć sobie, co jest ta czujka, do czego ta czujka służy i dlaczego właśnie takie czujki wybraliśmy dla Państwa bezpieczeństwa. Może na początek, zanim zaczniemy, chciałbym Państwu przedstawić, czym jest ten tlenek węgla, tak? Bo jak wiemy, znajomość osób w dużym procencie niestety dotycząca tlenku węgla jest bardzo mała. Co to jest ten tlenek węgla? Czy ktoś z Państwa wie, albo że tak powiem, coś się nasuwa? Mówimy tutaj o Państwu, którzy dzisiaj zagościli tutaj u nas. Czy ktoś z Państwa orientuje się? Z grubsza się orientujemy, ale... Wiemy, jest jakaś grupa i tak każdy zgłosi się i nie chce... Każdy sobie zdarzy swoje wiedzy. Już mówię, jak wygląda następująco sytuacja, bo jak wiecie Państwo, na polskim rynku pojawiają się różnego rodzaju czujki, tak? Nie mówimy o kształcie, czy to kształt przybliżony do można powiedzieć wprost, do jajka, czy jakiś zwykły okrągły, ale czym różni się czujka przykładowo dymu od tlenku węgla? Jakie niebezpieczeństwa czyhają w naszych domach? Przedstawimy Państwu oczywiście na mobilnym symulatorze pożaru w domku jednorodzinnym. Mamy zaszczyt posiadać taki sprzęt Komendy, także będzie bardzo realistycznie, będzie w prosty sposób, ale odzwierciedlający typowe życie w naszych domach. Zanim zaczniemy, chciałbym powiedzieć o tlenku węgla. Tlenek węgla, nie widzę go, nie słyszę, nie czuję, tak? Czyli tak jak teraz możemy siedzieć, on jest obecny, ale my go nie widzimy, nie słyszymy. Powstaje on gdzie? Bo ktoś powie tak, no ale ja nie mam u mnie w domu możliwości, bo mam piecyk gazowy, czy po prostu posiadam cieplik, tak, który ogrzewa moje mieszkanie. No nic bardziej mylnego. Tlenek węgla powstanie wszędzie tam, gdzie pojawia się płomień. Czyli Junkers podgrzewający w blokach, kuchenka gazowa, gdzie jest płomień, czy zwykły piec na paliwo stałe lub olej napędowy, jakikolwiek. Żeby przybliżyć Państwu, kiedy powstaje ten tlenek węgla, to jeżeli postawimy sobie tutaj świeczkę, zapaliłbym ją, ona się pali, tak? Godzimy się wszyscy? Okej. Okay. Ale w przypadku, gdy ja tą świeczkę nakryję, przykładowo kubkiem, szklanką, co się stanie z płomieniem? Zgasi. W momencie, gdy nasz płomień zmniejsza swoją wielkość, czyli zaczyna gasnąć, tam powstaje tlenek węgla. Czyli jest niepełny proces spalania. Wisi nam tutaj przykładowo, tak jak mamy tutaj Junkers piecyk gazowy, gdzie jest płomień, szczelnie zamknięte, no bo okres zimowy, niestety chcemy też trochę przyoszczędzić, bo no takie są realia. Zamykamy szczelnie nasze pomieszczenie, zaklejamy przykładowo, jak tutaj była kratka wentylacyjna, no i w piecu się pali. W piecu się pali, pali, pali i brak dopływu powietrza, utleniacza z naszej atmosfery powoduje to, że powstaje tlenek węgla. Tlenek węgla bardzo niebezpieczny, nie widzę go, nie słyszę, nie czuję.
Pierwsze objawy, które mamy w przypadku pojawienia się w naszym pomieszczeniu tlenku węgla, to są objawy, że boli nas głowa. Stwierdzimy, no okres zimowy, szybko robi się ciemno, boli mnie głowa. Ale w przypadku, gdy pojawiają się już jakieś odruchy wymiotne, czy źle się czujemy, to jest informacja, że na coś się dziać. Brak tej czujki będzie powodował, że nigdy nie będziemy w pełni, w 100% pewni, czy tlenek węgla jest, czy to jest po prostu jakaś choroba i tak dalej. Dlatego, żeby uniknąć sytuacji, które za chwilę pokażemy na mobilnym symulatorze pożaru w domku jednorodzinnym, przedstawimy Państwu, jak wygląda, jak się zabezpieczyć. Jeżeli Państwo otrzymacie czujkę dymu i tlenku węgla, a udało nam się w tym roku zakupić czujkę dwusensorową, czyli czujkę, która jest jednakowo czujką tlenku węgla i dymu, jesteśmy w 100% bezpieczni, oczywiście dbając o konserwację i dbając o to, żeby było zasilanie w formie baterii 9V. Dobra, mam czujkę dymu, mam czujkę tlenku węgla i ktoś powie mi: okej, ja mam czujkę tlenku węgla, jestem bezpieczny. No nic bardziej mylnego, bo często w naszych domach spotyka się czajnik elektryczny, tak? Który kładziemy sobie na podkładkę. Zgadza się? Mają pewnie 80% z Państwa posiada taki czajnik. Ten czajniczek kładziemy sobie na podstawce i grzejemy sobie wodę. Idziemy w nocy spać, kładziemy się przykładowo na, tak jak tutaj pokazuję, na piętrze, gdzie mamy jedną klatkę schodową drewnianą. I warto zadać sobie pytanie, co w przypadku, gdy śpi sobie tutaj nasza córka, mamy osobę starszą, czyli osoby o ograniczonej zdolności poruszania się, i nasz pożar pojawia się tutaj, odcina nam dopływ ewakuacji. Wyobrażamy sobie sytuację tak, że jesteśmy w domu na piętrze, pewnie są takie osoby, które mieszkają w domach jednorodzinnych, gdzie jest parter i piętro. No i jest bardzo duże zagrożenie. To zagrożenie jest bardzo duże w nocy. Dlaczego? Bo nasza czujność jest uśpiona praktycznie do zera. Wracamy po ciężkim dniu z pracy, wracamy po udanej imprezie, nasza czujność spada. Zgodzimy się? Jeżeli ta czujka, nie będziemy wyposażeni w taką czujkę, ona nie poinformuje nas, że coś się dzieje, tak? Dlaczego czujka tlenku węgla, dlaczego dymu? Czym ona się różni? Słuchajcie, tak jak nawiązałem, wcześniej, że nasz czajnik elektryczny jest odłożony w nocy na tej podstawce, to każdy czajnik, a wiemy, że jakość spada, no bo ze względu na rynek z Chin, no ta jakość spada, bo każdy patrzy na cenę. Może warto się zastanowić, czy ta tańsza cena czajnika jest adekwatną ceną do mojego bezpieczeństwa, bo nie ma nic bardziej. Nie możemy nic bardziej stracić niż własne życie, tak? Własne zdrowie. Czajnik sobie zostawiamy sobie na podkładce, kładziemy się spać. W nocy co się dzieje? Nasz czajnik już ma 2-3-4 lata. Flaszki, które są w czajniku, zaczynają, że tak powiem, krótko mówiąc, zlepiać się. Woda w czajniku naszym się wygotowała. Temperatura, która powstała, i materiał, czyli plastik, rozgrzał się do takiej temperatury, że powstaje pożar. No i w tym momencie jesteśmy, że tak powiem, nie będziemy poinformowani tak szybko, nie posiadając czujki dymu, bo nie ma, że tak powiem, ognia bez dymu, nie ma dymu bez ognia. Czujka dymu ma za zadanie wyłapać dym, czyli jak już jest zwarcie instalacji, ona nas poinformuje. A czujka tlenku węgla w przypadku powstania tlenku węgla. Zanim przejdziemy do ciekawszej części prezentacji, chciałbym Państwu powiedzieć, gdzie montować taką czujkę, bo montaż jest bardzo prosty, wygląda to w następujący sposób. Mamy sobie czujkę, dwa kołeczki grubości gdzieś tam chyba piątka. Montujemy sobie na dwa kołeczki, przykręcamy czujkę, wkładamy baterię i nic więcej. Za pomocą przycisku test w każdej czujce, uwaga, będzie troszeczkę głośno, możemy sprawdzić po włożeniu baterii, czy nasza czujka działa prawidłowo. Montujemy sobie naszą czujkę w następujący sposób. Tlenek węgla, nieco lżejszy od powietrza, będzie unosił się do góry, tak? Dym, palimy ognisko, dym idzie do góry. Czyli nasza czujka tlenku węgla najlepiej, aby była na wysokości gdzieś, powiedzmy, około pół metra od sufitu. Bo nasz tlenek węgla będzie unosił się do góry, dym również, ale zrobić to w ten sposób komfortowy, że będę go miał na wyciągnięciu ręki. Bo jak będę chciał zmienić baterię, nie będę musiał iść po drabinę. Prosty sposób. Podchodzę, słyszę sobie test raz w tygodniu, ona zapiszczała tak jak zaprezentowana czujka i wiem, że czujka działa poprawnie. W przypadku pojawienia się alarmu, że ona pisze, to jest alarm, że może być tlenek węgla lub pożar tych czujkach, bo są czujki dwusensorowe na tlenek węgla i na dym. Gdy nasza czujka wyje, przewietrzyliśmy mieszkanie, że tak powiem, otworzyliśmy okno, świeże powietrze leciało, ona nadal wchodzi w ten alarmu, będzie czerwona kontrolka, ona świadczy o
baterii, która jest, że tak powiem, na minimalnym stanie, jest bliska rozładowaniu. Warto też najpierw wymienić baterię i dopiero później przekonać się, upewnić się, że no, pojawia się tlenek węgla czy jakiekolwiek zagrożenie. Przechodzimy sobie do zagrożeń, które mamy w domku jednorodzinnym. Na początek chciałbym opowiedzieć jedną sytuację związaną z pokojem dziecka. Zawsze się mówi, że zapałki w ręku dziecka to niemal pewny pożar. No i rzeczywiście to tak jest, no bo dzieci są ciekawe, poznają ten świat i chciałyby też wiedzieć, no co to jest, skoro mama nie każe używać. Jak wiemy, zakazany owoc zawsze lepiej smakuje. Mamy sobie pokój. W każdym domu chyba jest listwa, no bo tych gniazdek ile by nie było, zawsze będzie brakować. Problem pojawia się, gdy nasza listwa może, powiedzmy, mieć napięcie do 2000 V, podłączamy czajnik 1500, podłączamy jeszcze jakiś aparat, laptop, gitara, która ma się w nocy ładować, no i jest możliwość powstania pożaru. Ale nasza dziewczynka w tym przypadku zaczyna się bawić zapałkami. Mogę cię dać prosić, uruchomimy i zrób też głos, żeby było troszeczkę jeszcze głośniej, bo tutaj mamy... Nasza dziewczynka zaczyna bawić się zapałkami. Jest to pokój, tak jak pokazałem prędzej, na piętrze, czyli nie ma możliwości ewakuacji, tak? Rodzice śpią, powiedzmy, na dole, nie mają dojścia do tego dziecka. OK, uruchomimy. Nasza dziewczynka zaczyna się bawić zapałkami. Jest późno, druga w nocy, bo stwierdziła, że rodzice o tej godzinie będą spać. Zaczyna się, pojawia się pożar. Zobaczmy tutaj, w tym pomieszczeniu, bo to jest bardzo realistyczne, jak jest duże zadymienie i co słyszymy w tle. Czujkę, tak? W tym momencie pożar jest w pierwszej fazie, jesteśmy w stanie, będąc rodzicem, dojść z pokoju niżej, z pierwszego piętra i ewakuować naszą osobę, w tym przypadku dziecko, czy też osobę starszą. Jak wiemy, pożar choinki, zbliżają się święta, około 45 sekund w przypadku choinki żywej, potrzebujemy na to, aby nasze całe mieszkanie było w ogniu. Dlaczego te pożary tak często powstają z tej choinki i tak dalej, bo jak wiecie Państwo, frekwencja jest duża, to wiemy tylko my, jako tajemnicę też troszeczkę służbową, no ale niestety jest to w ten sposób, że kupujemy sobie lampki choinkowe za tańsze pieniądze i idziemy kłaść się spać. A gdzieś mieliśmy, o tutaj mamy z choineczką, mogę Cię prosić. Jeszcze, o cofnij. Okej, mamy sobie choineczkę, okres świąteczny, czy tam powiedzmy pierwsze święto. Jest nasza choinka i zapomnieliśmy na noc wyłączyć lampkę. Lampki były kupione w promocji, bo w jakimś markecie rzucili fajną promocję, to wszyscy się rzuciliśmy na to, no bo niestety, ale tak to jest. Nasza choinka w przypadku, gdy nie będzie wyłączona z gniazdka na okres, gdy kładziemy się spać, gdzie nasze czujność spada do zera, jest bardzo łatwo o powstanie pożaru. Dlaczego? Instalacja elektryczna, którą mamy przy łącze do domu, może spowodować to, że energetyka zmniejszy ten pobór mocy i w przypadku, gdy nasze lampki nie będą przygotowane, będą, że tak powiem, chińskiej jakości, spowoduje to, że pożar. W tym przypadku wypełnienie tego pokoju całego w ogień i w dym będzie trwało mniej więcej 45 sekund. Rok temu pokazywałem film, jak szybko pali się konieczka. Możemy jakiś scenariusz też przyjąć sobie do pokoju, gdzie jest osoba starsza. No może ten, tak? Tak. Zobaczmy, jak blisko jest opał, choineczka zaczyna się palić. No i słyszymy w tle, co mamy? Po raz kolejny jest czujka, która informuje nas o jakimkolwiek zagrożeniu. Poczekamy sobie, aż scenariusz się skończy. I też kończąc moją prezentację, chciałbym pokazać o zagrożeniach, które najczęściej spotykane są w kotłowni. I zaproszę później specjalistę, oczywiście mistrza kuliniarskiego, do omówienia w swojej dziedzinie. Poczekamy jeszcze chwilę. Nasza choineczka spłonęła. Bardzo szybki dostęp ognia otwartego do choinki, bardzo blisko. Materiał stały, opał, w tym przypadku drewno, znajduje się bardzo blisko. Pamiętajcie Państwo, że nie musi płomień dotknąć danego materiału, żeby zaczął się palić. Tak? Wystarczy promieniowanie cieplne, które będzie przechodzić na dany materiał. No i też możemy być świadkami pożaru. Oby się nigdy nie stało. Prosiłbym teraz Adam o... Chwila. Dobra, okej. Zwróćmy uwagę, tutaj mamy też kuchnię, jest obecność gaśnicy. Warto zadać sobie pytanie, kto z Państwa posiada tą gaśnicę w domu, bo każdy mówi, muszę kupić, ale wiemy, jest to odsuwane w późniejszym czasie.
Właśnie, ale ja mam takie pytanie. Tak. Bo z tego, co pan tutaj nas ostrzega, wynika, że podstawową sprawą, jaką mamy, podstawowe zachowanie w wyniku pożaru, to mamy opuszczać dom i jakby powiedzieć, wynosić się, czyli nie gasić samemu. Nie. Teraz tak. No. To, co powiedziałem w poprzedniej sytuacji, jest to dziewczynka w wieku około 9 lat. Tak. Pan chyba by nie kazał swojej córce, która ma 9 lat, żeby gasić. Pan jako osoba dorosła, odpowiedzialna, przystąpiłbym do gaszenia. Mhm. Ale też warto się zastanowić, czy każdy z państwa potrafi uruchomić gaśnicę. Bo gaśnice, jeżeli mamy dwóch typów, gaśnice typu X i Z, one różnią się bardzo w uruchamianiu, tak? Bo jedną trzeba zbić grzybek, trzeba odczekać 3 sekundy, żeby skutecznie gasiła. Druga jest pod stałym ciśnieniem i możemy ją gwałtownie używać. Jak najbardziej, bo każdy z państwa będzie w pierwszej fazie walczył, bo no to jest mój dorobek życia, tak? Ja będę, że tak powiem, spróbował, starał się ugasić, ale pytanie do jakiego momentu, tak? Czy będę ryzykował mieniem, żeby utracić zdrowie i życie, czy po prostu najważniejsze bezpieczeństwo rodziny i się ewakuować. To, co powiedziałem prędzej. Kotłownia, przechodzimy sobie na kotłownię, poczekaj, ja jeszcze chwilę. Mamy tutaj piecyk, mamy tutaj, no co, do podpalania musi być karton, bo tak jest w domach. I sami państwo potwierdzicie, że brakuje tutaj jakiejś ściany, która ograniczyłaby dostęp naszego materiału palnego, czy będzie węgiel, czy to będzie pelet, czy to będą jakieś kartony, od otwartego pieca, tak? I teraz tak, to co powiedziałem prędzej, drzwiczka mogą być zamknięte od pieca, możemy postawić przy tym karton, promieniowanie cieplne będzie tak duże, że ten pożar powstanie. Warto też zwrócić uwagę, tutaj na kamerze nie widzimy, ale tutaj, w tym miejscu, no występuje jakiś sprzęt gaśniczy, a nawiązując po raz ostatni do ewakuacji, widzimy sobie tutaj klatkę schodową, która, na której mamy rower, do góry jest klatka schodowa, która jest zastawiona, bo skończyliśmy jakąś pracę, przyjechali znajomi, nie chciało nam się posprzątać, no i jest to ograniczenie. W ferworze walki, gdy jest duże zadymienie i nasza widoczność praktycznie spada do zera, no jest bardzo ciężko ewakuować się z własnego domu. Mamy sobie naszą kotłownię. W kotłowni rozpalałem akurat w piecu, dzwonek do drzwi, moje dzieci przykładowo są do góry, dzwonek do drzwi, zapomniałem domknąć tych drzwiczek, albo domknąłem nie tak szczelnie jak powinno, niestety język ognia rozwinął się materiał tak mocno, że ciśnienie, które powstało w piecu, otworzyło nasze drzwi, no i teraz zapomniałem o jedno bardzo ważnej rzeczy, tak? Pana kominiarza, własne sumienie, kto ile razy zaprasza w roku, czy to jest rok, dwa, czy pięć, to już zostawiam, że tak powiem, do dyspozycji do państwa. Mamy tutaj naszą kotłownię i mamy też nieszczelny komin. Dlaczego też nawiązuję tego kominu? Jak mogę prosić, Adaś, uruchomimy teraz pożar kotłowni. Tak jest, pożar kotłowni. Zobaczmy, co się zacznie dziać tutaj na domku do góry, gdzie pokazuję. Pojawi się też jedna rzecz, która zazwyczaj pojawia się w pożarze sadzy, tak? O, zaczyna się palić tutaj karton, który był przy naszym piecu. Mamy gotowy pożar i jak widzimy tutaj, drodzy państwo, mamy tutaj pożar sadzy w kominie. Dlaczego nawiązuję do tej sadzy w kominie? Bo nasz komin, który idzie od parteru do drugiego piętra, podczas pożaru może się rozszczelnić. Mm-hmm. Wy, okej, okay, stwierdzicie, wygasiłem w piecu, pasuje, wszystko gra, okej, okay, ale ten piec niestety się rozszczelni. Po godzinie dwóch rozpalacie w piecu ogień, normalnie, tak jak w każdym domu, zaczynacie palić, kładziecie się spać. Ale tymi szczelinami, które powstały podczas pożaru sadzy w kominie, są szczeliny, którymi może bez problemu wydostać się tlenek węgla. Dlatego bardzo się cieszę, że jest tutaj takie liczne grono, że jesteśmy tutaj razem, że mamy czujki dwusensorowe, które są na dym, na tlenek węgla. Nie muszę montować dwóch czujek, montuję jedną, dbam o jedną czujkę, dbam o własne bezpieczeństwo. Z mojej strony, czy są jakieś pytania? Czy państwo macie pytania? Jestem do dyspozycji. Jeżeli są pytania co do montażu, proszę się nie wstydzić, proszę mówić. Ja będę starał się swoją wiedzę przekazać jak najlepiej i myślę, że odpowiem na każde pytanie. Jeżeli nie ma pytań, oddaję głos naszemu mistrzowi kominiarskiemu. Mistrz kominiarski Maciej Bednarz opowie troszeczkę o bezpieczeństwie związanym, jak jego zawód jest również ważny. Dziękuję państwu za uwagę. Witam państwa serdecznie. Tak jak mnie przedstawiono, mistrz kominiarski Maciej Bednarz. Od czego mógłbym zacząć? Przede wszystkim od obowiązkowej kontroli. Gdzie by to nie była, czy by był to administrowany budynek przez jakąkolwiek gminę, przez jakiekolwiek instytucje, które trudnią się, że tak powiem, administrowaniem wspólnot i chcą z takim kominiarzem nawiązać współpracę, muszą przede wszystkim mieć w swoich dokumentacjach, że to jest faktycznie mistrz kominiarza. Czyli kserokopia dyplomu mistrza kominiarskiego
oraz legitymację członkowską, jeżeli jest zrzeszony w jakiejkolwiek organizacji. To są podstawy, od których wychodzimy, a dalej rozmowa i zakres prac. Jeżeli chodzi o okresowe kontrole. Okresowe kontrole odbywają się w każdym użytkowanym budynku. Niezwłocznie, czy to jest mieszkanie, czy to jest lokal użytkowy, czy to jest administrowany budynek użyteczności publicznej. Obojętnie. I tam, gdzie jest człowiek, gdzie są przewody kominowe, wentylacyjne, spalinowe, dymowe, tam jest obsługa mistrza kominiarskiego. I tutaj w tym zakresie właśnie sprawdzania i naszych czynności bierzemy pod uwagę właśnie takie rzeczy, o których tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy. To było bardzo fajnie pokazane, jak wystąpił pożar. Każdy z nas zareagowałby dokładnie tak samo. W punkt trafione miejsce, gdzie jest pożar. Ale emiter, jakim jest komin, właśnie tak jak tutaj kolega przede mną powiedział, przechodzi przez całą konstrukcję budynku, przez jego kondygnację i inne pomieszczenia. Myśląc, że już mamy zażegnane całe niebezpieczeństwo, ugaszony pożar w kotłowni, możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, że właśnie komin się pali. Mało kto sobie zdaje sprawę, jakie są temperatury nawet osiągane w pożarze sadzy. W zeszłym roku w Niemczech odnotowana została rekordowa temperatura 1520 stopni. Nie ma materiału, który wytrzyma taką temperaturę. Wszystko ma ograniczenia czasowe. W Polsce dopuszczane materiały do stosowania przy przewodach dymowych mają maksymalnie od 50 do 60 minut odporności ogniowej. Reszta, no to Bóg wie. Bóg jeden wie, czy wytrzyma, czy nie wytrzyma i takie sytuacje. Często po prostu jesteśmy wzywani za późno. Za późno to chodzi o to, że już trwa sezon, gdzie można było się przygotować po poprzednim sezonie, aby mieć czas na ewentualne usunięcie usterek, wymianę drzwiczek, doprowadzenie powietrza zewnętrznego do pomieszczeń, w którym dochodzi do spalania, do procesu spalania, w którym występuje zapotrzebowanie powietrza z pomieszczeń, które jest bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania układów, jak i wentylacji wywiewnej, czyli kratki tej przysłowiowej przy suficie, która jest w kotłowni w tym miejscu w narożniku. Ale to jest tylko atrapa, kiedy nie doprowadzimy powietrza. Kiedy dojdzie do zadymienia takiego pomieszczenia, bo mamy nieszczelny przewód kominowy, urządzenie grzewcze jest niesprawne, ta wentylacja niewiele nam przyniesie, bo jeżeli nie mamy doprowadzenia powietrza, to nie wyprowadzimy powietrza. No to jest fizyka. Fizyki nie oszukamy, nie jesteśmy jej w stanie. Często podchodzimy do tej sprawy, że właśnie szczelność daje nam jakąś gwarancję odczucia ciepła, no tylko odczucia, ale to nie jest nic zdrowego, nic dobrego, bo mamy dzisiaj taką sytuację, że bardzo dużo mówimy o smogu, o tych sytuacjach związanych z ochroną środowiska. Ja twierdzę, że te rzeczy powinny być powiązane tutaj, bo niestety no, komin jest emiterem, który zagraża w dwóch etapach, właśnie w ochronie środowiska, jak i przeciwpożarowo, jeżeli jest nieobsługiwany. I to jest jedność i tak naprawdę tym trzeba się zająć tak na dobre, żeby mieć po prostu pewne bezpieczeństwo. No, z mojej strony, co ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o rozwój całej technologii, tego wszystkiego, co mamy dzisiaj pod dostatkiem, nowoczesne kotły, możemy spojrzeć nawet inaczej na samochody, które mają milion czujników i tego wszystkiego, powiedzą nawet nam o ciśnieniu opon, tak? Myślę, że to jest minimum i gaśnica również. To są te nasze czujniki, takie, które są dzisiaj wyposażone właśnie te wszystkie nowoczesne urządzenia, czy właśnie pojazdy, to też powinniśmy właśnie wyposażyć się w takie czujniki w domu, czy właśnie w pomieszczeniach, które są takie jak właśnie kotłownia, że jeszcze powinna być tutaj na pewno, powinna być gaśnica, żebyśmy mogli doraźnie tutaj jako pierwszy taki środek gaśniczy, bo oczekując nieraz na przyjazd straży pożarnej, no możemy tylko patrzeć, jak się nasz dobytek spala, tak naprawdę, ale no bezpieczeństwo też właśnie tutaj przede wszystkim
użytkowników całego domostwa no, jest często zagrożone ze względu na takim na co dzień, co się spotykamy w naszej pracy kominiarskiej, no to często przyjeżdżamy po prostu na miejsce pracy i gdzie mamy dojście do komina. No a pan nie ma skrzydeł. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację pożaru komina i miejsce, w którym nie występuje Państwowa Straż Pożarna, która zawsze wyjeżdża z wysięgnikiem, tylko mamy do czynienia tutaj z wioskami, gdzie jest OSP, gdzie nie ma tego wysięgnika, gdzie ten czas się wydłuża. Tragedia. Oczekiwanie po prostu na najgorsze. Niestety no, jest coraz więcej tych przypadków. Tutaj w budynkach wielorodzinnych obsługiwanych przez naszą pokoleniową firmę, że tak powiem, mogę się poszczycić, że jeżeli nie było żadnych zagrożeń, zgłoszeń do administracji, że przewody kominowe są nieprawidłowo nieprawidłowo jest spalane paliwo stałe w nich, nieprawidłowa eksploatacja następuje, nie mieliśmy żadnego zdarzenia, gdzie zapaliła się sadza, więc twierdzę, że obsługa kominiarska jako czyszczenie kominów jest bardzo ważna, bo nie czyścimy kominów po to, żeby były czyste jak półki od kurzu. Czyścimy je przede wszystkim, bo usuwamy zanieczyszczenie, sadzę, która jest bardzo palnym materiałem. I po to czyścimy przewody kominowe. Bo jak ktoś mówi mi, że mi się pali, ja nie potrzebuję, to nie jest rozwiązanie. Będzie się palić, ale podczas procesu spalania powstaje odpad, jakim jest sadza i jego zczyszczamy. W XIII wieku nasz zawód stworzono w Anglii właśnie po to, aby chronić od pożarów kominów. Do dzisiejszego dnia mamy tą samą maksymę, po to jesteśmy, po to usuwamy te zanieczyszczenia. W budynkach wielorodzinnych jest to wymóg obowiązkowy. Niestety no, z roku na rok coraz bardziej rośnie tutaj zagrożenie budynków jednorodzinnych. Sami Państwo możecie sobie odpowiedzieć, jakie macie obsługi, jeżeli macie taki dom jednorodzinny, bo no, statystyki nie kłamią, są żenujące, mogę powiedzieć tak. Są ulice w Szamotułach, na których nie byłem ani razu. Takie są realia, takie są sytuacje. Tu nie chodzi o to, czy czyszczę sobie sam, czy nie czyszczę sobie sam. Owszem, można sobie czyścić samemu, ale czy to dobrze wykonuję? No co za problem, szczotkę wrzucić do komina. No jednak jest, bo często po prostu reagujemy i jesteśmy tym pogotowiem kominiarskim, chociaż prowadzimy usługi. I przyjeżdżamy po prostu, jak już ktoś nie może sobie poradzić z tematem, albo jest za późno i musimy oceniać, czy dany system kominowy nadaje się dalej do użytku po pożarze sadzy. Jakieś pytania? Jak często w budynkach wielorodzinnych, czy jest jakiś wymóg, czy nie ma wymogu? Przepisy dotyczące czyszczenia czy kontroli? Kontroli. Kontroli raz do roku, chyba że powierzchnia dachu przekracza 1000 metrów kwadratowych, to 2 razy do roku. A czyszczenie? Czyszczenie, przewody dymowe 4 razy do roku, spalinowe 2 razy do roku, wentylacyjne raz w roku. Mhm. Chyba że wentylacyjne wymagają tego częstszego czyszczenia, bo mamy nieraz podłączone okapy kuchenne, na przykład zbiorczo, gdzie po prostu przewód jest otłuszczony. No, tam gdzie tłuszcz, tam mamy zagrożenie też pożarowe. Dlatego też właśnie zastosowanie materiałów, przede wszystkim wszystkich przewodów kominowych, jakie są, czyli wentylacyjne, spalinowe, dymowe, to wiadomo, materiał niepalny. Palny materiał od razu zagrożenie. Czyli te wkłady kominowe też, tak? Tak, wszystko, wentylacje, przeprowadzenie kanałów wentylacyjnych musi być z materiałów niepalnych. Na to są przepisy i ustawy, nie? Także tu są te sytuacje, nie? Nie znam kogoś, co by 4 razy do roku wkłady kominowe. Jeszcze jakieś pytania Państwo macie? To dziękuję bardzo. Myślę, że chociaż w jakiejś małej pigułce przyswoiliśmy Państwu, z jakimi zagrożeniami możecie mieć do czynienia i jak się od nich uszczec. Nadmieniam, że czujki zostały tutaj sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach, za co bardzo Panie Starostwo, dziękujemy. Nasz mobilny symulator zagrożeń też udało się zakupić dzięki współfinansowaniu.
przez starostwo i przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, który dołożył większość tej kwoty. Myślę, że będzie służył dobrze. Przede wszystkim odwiedza nas bardzo dużo dzieci i młodzieży. Rocznie jest to kilka tysięcy, także myślę, że będziemy mogli faktycznie pokazać im realnie, z czym mogą mieć do czynienia i jak można się przed różnymi zagrożeniami uszczec. Teraz poproszę panią starostę, pana dyrektora. Ja może tylko krótko. Bardzo dziękuję panie komendancie. Chyba pan przyzna, że nacisku dużego nie musiało być, bo nie. My sobie zdajemy sprawę, że bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest najważniejsze i te środki są bardzo dobrze spożytkowane. Wspólnie z kolegą Rafałem Ziemi mamy takie podejście do tematu. Cieszę się, że są panowie, pan wójt, przedstawiciel gminy, pan sekretarz i pan burmistrz Ostroroga. Będę namawiała władze i naszych wójtów i burmistrzów, żeby w następną akcję też się włączyli, bo zawsze jest hasło, że razem możemy więcej i tak na pewno będzie to możliwe. Korzystając z okazji, dziękuję panu dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który koordynował tą akcję i wszystkim dyrekcjom i pracownikom ośrodków pomocy społecznej z każdej gminy. Podeszliśmy do tego jak zwykle sprawiedliwie i mieszkańcy całego powiatu zostali wybrani do tej akcji. Nie przedłużając, myślę panie komendancie, tak, że możemy przekazać. Tak, przekażemy tym państwu, które rodziny zostały wytypowane przez tutaj OPS-y z danych gmin. Wiesz, co ja? To zapraszamy może po kolei, ja pomogę państwu z gminami. To zapraszamy panią dyrektor OPS-u Szała Motuła. Zapraszamy serdecznie panią dyrektor do nas. I osoby, które są na sali z miasta i gminy Szamotuły, które OPS wskazał dzisiaj do odebrania, też zapraszamy tutaj. Zapraszamy osoby dorosłe. Tak, tak, tak. Bo my tu tylko taki naprawdę malutki wycinek przedstawiliśmy. 2% w skali tego, co symulator potrafi. Nie? Proszę mi powiedzieć jeszcze raz, skąd symulator? Kto dołożył się do niego? Symulator został zakupiony z Funduszu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a dofinansowało się tutaj Starostwo Powiatowe w Szamotułach. Rozumiem, że na dzieciach robi wrażenie. Tak, tak, tak. No to jest świeży jakby zakup, także no, mamy go parę dni, więc jeszcze wycieczki tylko jedna była, także dlatego... No, ale mówię, odwiedza nas rocznie kilka tysięcy dzieciaków i młodzieży, także naprawdę teraz możliwość przedstawienia im zagrożeń będzie, no myślę, bardzo duża, nie? To kąpielisko to też jest część tego tak, symulatora? Tak, bo to jest tak zwany moduł Las Jezioro, którym może pan puścić tam... Tu też można pokazywać, gdzie nie stawiać namiotów, na przykład pod drzewami, jak gdzie nie rozpalać ognisk, nie kąpać gdzieś tam bez kamizelki i tak dalej. No mówię, tu można bardzo dużo opowiadać i pokazywać, tylko tu akurat nie mieliśmy czasu, żeby się akurat wszystko przedstawić. Możliwości, ale możliwości są duże. Adaś, pokaż może jeszcze pani, żeby sobie pożar kotłowni wraz z pożarem przewodu kominowego. A proszę mi powiedzieć jeszcze, dobrze, jeszcze przy okazji panie komendancie, czy częstą przyczyną pożarów w naszym powiecie są właśnie takie niedociągnięcia domowe? W ogóle nie znam. Zawsze jakieś dużo pożarów powodują przede wszystkim ludzie, także tutaj różnego rodzaju pożary, sadzy w kominie mamy bardzo dużo, tak tutaj mówię, miś kominiarski, no bo ludzie nie czyszczą tych kominów i później różnego rodzaju zagrożenia występują. No, powiem ze swojego doświadczenia, bo pan tutaj mówił, pan kominiarz, że to tak trzeba tyle razy i tak dalej. No ja mam na przykład problem ze zdobyciem kominiarza. Jest nas mało. Naprawdę bardzo mało jest kominiarzy. We Wronkach na przykład kominiarza nie ma. No właśnie. Są dojezdni, my się zazębiamy na Wronkach, zazębiamy się na Obornikach. Jest, z Drezdenka ostatnio miałam kominiarza. No, jest naprawdę deficyt, ale no jest to spowodowane tym, że niestety no, w latach 90. zostało zlikwidowany przepis o obowiązkowych czyszczeniach w domkach jednorodzinnych przez kominiarza. Są tylko te przepisy właśnie dotyczące o okresowej kontroli, które tak naprawdę ludzie nawet nie wiedzą. A są miejsca takie w Polsce, nawet nie w Polsce, no tutaj nawet w naszym powiecie, gdzie się jedzie na taką małą wioskę, to jest sytuacja tego typu, że ludzie jak zobaczą kominiarza, to się pytają, a czemu nie chodzę ulicą?
Tak, to kiedyś miało miejsce. Łapaliby za guzik. Nie, chodzi o to, że po prostu od domu do domu i czyszczenie. No właśnie. No niestety, no mój ojciec tutaj przyszedł na Szamotuły. Spółdzielnia, która tutaj działała, musiała po prostu, no niestety, ale zaprzepaścić ten teren. Nie było takiej tradycji, że się chodziło od domu do domu, bo próbowaliśmy to zrobić tak, jak on był nauczony w spółdzielni kominiarskiej, w której pracował. I to było na dużej ulicy, 4-5 domków. No to naprawdę strata czasu na same pukanie od drzwi do drzwi. Panie komendancie, a nie ma obowiązku? Wy nie kontrolujecie to w jakiś sposób? My, jeśli chodzi o domy jednorodzinne, nie kontrolujemy. Także tutaj... Czyli praktycznie nie ma takiej kontroli? Nie, z naszej strony nie. No nie bylibyśmy w stanie skontrolować, fizycznie. Czyli nie ma w ogóle w Polsce takich przepisów, żeby ktokolwiek kontrolował, tak? Bo uważam, że to w tej chwili z racji tego, co się dzieje, to byłby dobry pomysł. Żeby nie mylić tej sytuacji, jeżeli mówimy o budynkach użyteczności publicznej, przykładowo przedszkola, szkoły, firmy i tak dalej, taki obowiązek zachodzi. Gdy, rozumiem. Gdy właściciel, tak, czy zarządca odpowiada za bezpieczeństwo drugiego człowieka. Tak samo jak jednorodzinne. Ale chodzi o to jednorodzinne, tak. Tak, o jednorodzinne, niestety na chwilę obecną nie posiadamy przepisu i narzędzi, żeby wchodzić na prywatny dom i kontrolować. Każdy posiada dom czy mieszkanie, że tak powiem, odpowiada własnym nazwiskiem, własnym imieniem i to na jego, że tak powiem, barkę spoczywa to, aby zadbać o to, żeby w domu było bezpiecznie. Czyli jedyne, co pozostało, to apelować o pójście po rozum do głowy, tak? Bo świadomość, bo też jeszcze trzeba sobie wziąć pod uwagę, że ktoś nawet nie czyści, a będzie miał dom ubezpieczony, no później jeśli coś by się założyło, no to... To jest jedyna instytucja, która będzie to ubezpieczenie wymagała. Niestety nie wybrać. I tu jakby z tym trzeba się liczyć. Chciałaś weź jeszcze włącz pożar kotłowni, pokażemy jak to wygląda, żeby... Tak z bliska. Można zobaczyć. Albo można też cały budynek, bo będzie też pożar sad kominowych. Okej, zaczynamy. Tak, zaczynamy. Przedstawiona kotłownia sytuacja życia codziennego. Pojawia się pożar w kotle, pojawia się również pożar w przewodzie kominowym, duże natężenie w późniejszych dniach, bo potem tutaj ogaszone. Oczywiście w tym momencie obecność kominiarza obowiązkowa. Bo powiedziane, no niestety dopiero ktoś, kto weryfikuje to jest zabezpieczanie, że w grę wchodzą pieniądze i że powiem wypłacenie zbudowania, tak? Tutaj też bardzo dobrze widać komin na dole, jeszcze on jest czysty, w drugim pomieszczeniu już jest więcej sadzy, a w trzecim pokoju, czyli całkiem u góry, już widać pęknięcia, przez które właśnie może się wydobywać ten ciel zabójca, czyli ten tlenek węgla. W pokoju babci, tutaj też zagrożenie w pokoju babci jest to, że pozostawianie starszych osób, na przykład samych, też odłożenie papierosa, niech do popielnicy, a na łóżko i pożar gotowy. Dziękuję bardzo.